Polubiłem Abidżan, największe miasto wybrzeża Kości Słoniowej, głównie dlatego, że jak na standardy afrykańskie, tutaj było w miarę bezpiecznie. Podkreślam, że w miarę bezpiecznie, bo doskonale pamiętam uczucie, jak w latach 80. poprzedniego stulecia szliśmy po zmroku środkiem ulicy, bo chodniki zajęte były przez bezdomnych, którzy spali na kartonach i pod kartonami. By nie wystawiać się na ataki rabusiów, szliśmy bez zegarków, obrączek ślubnych, z pustymi kieszeniami i najlepiej w mocno przechodzonym obuwiu. To zdarzenie utkwiło mi na zawsze w pamięci. Przed odbyciem każdej modlitwy muszą oczyścić swoje ciało. Na podstawie własnych obserwacji wydaje mi się, że w dawnych koloniach francuskich było mniej przemocy i agresywności wobec białych ludzi. Ponadto Ivory Coast po uzyskaniu niepodległości w 1960 roku zarządzane było przez zrównoważonego i naprawdę mądrego prezydenta Félixa Boigny. Po jego śmierci w 1993 roku jego wychowankowie starali się ciągnąć dalej ten wóz, ale nie wszyscy w tym samym kierunku. Ponadto flagowy towar eksportowy, czyli kakao, staniał na rynkach światowych, podobnie jak i kawa. Spadek dochodu o 1/4 odczuł nie tylko kraj będący na dorobku, ale i obywatele. Do tego jeszcze dołożyła się długotrwała susza. Zaczęły się problemy, którym trudno było zaradzić. Wybuchła nawet wojna domowa. Przy ulicznym traganie przyrządza się wołowinkę. Oczywiście moje fotografowanie wywiera tutaj wielką sensację. Jedni chętnie się fotografują, inni absolutnie zabraniają, inni jeszcze żądają zapłaty. A teraz składamy wizytę u barbera. A to jest manikurzysta. Na razie czyści własne paznokcie. Filmowanie ludzi podczas odbywania modlitwy jest właściwie zabronione. Powierzchnia wybrzeża Kości Słoniowej jest porównywalna do Polski. Różnimy się jedynie zaludnieniem. Czarnych braci jest ponad 25 milionów, a nas powiedzmy 38. Populacja Warszawy to niecałe 2 miliony, a Abidżanu, który w 1983 roku przestał pełnić rolę stolicy, ponad 4 miliony obywateli. I co tu zrobić, gdy się ma przed sobą twarze z nieprzyjaznymi minami? I do tego jeszcze za krótkie nogi, by uciekać.
głowie. Mało tego, jeszcze przenosi się jej też dziecko. To jest właścicielka lokalu. No i reklama trzędowylskiej Coca-Coli. Siedzenie. No i oczywiście są też goście lokalowi. Muzyńska ślicznotka. A to jej mama. Bo się spocisz. To jeden z placów w Abidżanie, właściwie park, w którym aktualnie odpoczywają mężczyźni po pracy. Jest przerwa obiadowa. Siedzą na ławkach, gaworzą, rozgrywają partyjki, swoje szachy i inne gry. Między
oczywiście krążą dziewczyny z różnym pożywieniem. Przekupiłem tą niepełną rodzinkę ciastkami po to, żeby można było sfotografować. I tutaj wśród rozlicznych kaset spotykamy kasetę z kazaniem Jana Pawła II, papieża Polaka, który także tutaj w Abidżanie gościł. Abidżan może pochwalić się także wspaniałymi, nowoczesnymi budowlami. O, choćby jak ta. Ciemno i drogo. Abidżańska katedra katolicka, w której przebywał również papież. Dziękuję za obejrzenie tego obrazu i jeśli zainteresował Was ten kraj, to w niedługim czasie udostępnię materiał z osady Wybrzeża Kości Słoniowej, gdzie standard życia daleko odbiega od tego, który widzieliśmy w Abidżanie. A więc do zobaczenia. I na koniec mojej wizyty w Abidżanie zrobiło się gwarno i wesoło, szczególnie po tym, jak zamówiłem kilka butelek lokalnego piwa.